Dzień 29. Usprawiedliwienie z wiary. Usprawiedliwienie z wiary oznacza zwracanie się do Pana Jezusa, aby objawił w naszym życiu swoje sprawiedliwe życie zwycięstwa. Bóg chce, abyśmy w kwestii zwycięstwa nie liczyli na siebie, ale zwracali się do Pana Jezusa. Przeto i my, mając około siebie tak wielki obłok świadków, złożywszy z siebie wszelki ciężar i grzech, który nas usidla, biegnimy wytrwale w wyścigu, który jest przed nami, patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary, który zamiast doznać należytej mu radości, wycierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę i usiadł na prawicy tronu Bożego. Oto prawdziwa sprawiedliwość z wiary, która jest Bożym zamysłem dla każdego chrześcijanina. Oswald Chambers, słynny chrześcijański pisarz, wyraźnie przedstawił tę wspaniałą prawdę w książce, już nie wiem jak tam po angielsku, czytance do pobudek porannych z 23 lipca. Przez Niego bowiem jesteście w Chrystusie Jezusie, który stał się dla nas uświęceniem. Strona życia. Najwspanialszy sekret prowadzenia świętego życia polega nie na imitowaniu Jezusa, ale na pozwoleniu, aby Jego doskonałe przymioty objawiały się w moim ludzkim ciele. Uświęcenie to Chrystus w was. Kolosan 1:27. To właśnie Jego wspaniałe życie udzielane jest mi w uświęceniu, udzielane przez wiarę jako najwyższy dar Bożej łaski. Czy pragnę, aby Bóg uczynił uświęcenie tak rzeczywistym we mnie, jak rzeczywiste jest ono w Jego Słowie? Uświęcenie oznacza udzielenie mi świętych cech Pana Jezusa Chrystusa. To dar Jego cierpliwości, miłości, świętości, wiary, czystości, pobożności, które objawia się w każdej uświęconej duszy przez nią. Uświęcenie nie jest czerpaniem od Jezusa mocy do świętości. To czerpanie od Jezusa samej świętości, która objawia się w Nim, a teraz On przejawia ją we mnie. Uświęcenie to udzielenie świętości, a nie naśladownictwo, imitowanie świętości. Naśladownictwo jest zupełnie czymś innym. Doskonałość wszystkiego jest w Jezusie Chrystusie, a tajemnicą uświęcenia jest to, że wszystkie doskonałe przymioty Pana Jezusa są do mojej dyspozycji. Wskutek tego powoli, lecz pewnie zaczynam prowadzić życie niewysłowionego porządku, rozsądku i świętości szerzonym mocą Bożą. Czy widzisz piękno tej prawdy? Naszym zadaniem jest zwracać się do Pana Jezusa w ufnej wierze, iż Bóg spełni swoją obietnicę objawioną objawienia Chrystusa i swojej sprawiedliwości w naszym życiu. Musimy pozwolić jedynie, aby się to stało i uwierzyć, że się stanie. Gdy pojawiają się bezbożne pragnienia i pokusy, nie mamy z nimi walczyć, ale zwracać się do Pana Jezusa i prosić, aby objawił swoją sprawiedliwość. Hebrajczyków 12:1-2. Następnie mamy oczekiwać z wiarą, ufając, że On tego dokona. A kiedy Pan Jezus powróci, będziemy mogli ostać się w obecności Chrystusa, odzianego w pełnię chwały i nie będziemy przez nią strawieni. Oto Boża obietnica dla Jego dzieci. Wypełni się ona, gdy nauczymy się z wiarą zwracać do Pana Jezusa, aby w cudowny sposób objawił się w nas. A temu, który was może ustrzec od upadku i stawić nieskalany z weselem przed obliczem swojej chwały. Do osobistych rozmyślań i dyskusji. Jaka jest zgodnie z dzisiejszym studium wola Boża dla każdego chrześcijanina? Drugi. Przedstaw swoimi słowami to, co napisał Oswald Chambers.
w jaki sposób zamierzasz zastosować sprawiedliwość z wiary w swoim życiu. Aktywność modlitewna. Zadzwoń do swojego partnera modlitewnego i porozmawiaj z nim o powyższym studium. Módlcie się, pierwsze, a o to, aby Bóg wciąż namaszczał was swoim Duchem Świętym. Drugie, o to, aby Bóg ożywił was i swój Kościół. Trzecie, o to, aby Bóg pomógł wam prawdziwie doświadczyć usprawiedliwienia przez wiarę jedynie w Chrystusie. Czwarte, osoby na waszej liście modlitewnej. Wykorzystaj w swojej modlitwie poniższy tekst biblijny. Gdyż wyleję wody na spieczoną ziemię i strumienie na suchy ląd. Wyleję mojego ducha na twoje potomstwo i moje błogosławieństwo na twoje latorośle, aby się rozkrzewiły jak trawa między wodami, jak topole nad ruczajami. Izajasz 44, 3 po 14. Duchowo jesteśmy jak spieczona ziemia. Wylej na nas swojego ducha i spraw w nas ożywienie, abyśmy wzrastali do wymiarów w pełni Chrystusowej, abyśmy wiernie żyli zgodnie z planem, jaki masz dla naszego życia. Amen.